Nieznane o znanych. Roman Dmowski, jeden z najwybitniejszych polityków w naszej historii. Nigdy się nie ożenił. W opinii większości biografów jednym z powodów była nieodwzajemniona miłość do Marii Juszkiewiczowej, późniejszej żony Józefa Piłsudskiego. Roman Dmowski, jaki był naprawdę? Profesor Paweł Wieczorkiewicz. Są postacie bliższe i dalsze, są postacie takie dość posągowe czy koturnowe, ze względu nawet na stosunek emocjonalny do nich w historii, które wydają się dalekie, takie trochę obce. Myślę, że dla mojego już, dla pokolenia państwa, tym bardziej taką postacią jest Roman Dmowski. Taki oto polityk, którego można cenić albo i mniej, krytykować albo i nie za jego politykę, no ale wydaje się, że niewiele było w nim takich cech ludzkich. Tymczasem dla ludzi znających go lepiej, głębiej, dla jego najbliższych, był bardzo pełnym człowiekiem i człowiekiem wykazującym pewne cechy, o które nikt go zewnętrznie, z widzów jego działalności publicznej, nie podejrzewałby. Dmowski był przede wszystkim znakomitym gawędziarzem. Potrafił czarująco opowiadać, streszczać książki. Był wielkim miłośnikiem, zwolennikiem literatury kryminalnej. Znał całą ówczesną literaturę Sherlocka Holmesa, wczesne Agaty Christie. Niemal na pamięć czytywał w oryginale Ubóstwie autocytowe. Lubił dowcipy i żarty, i to takie, które opowiadało się w salonie przy cygarach i tylko w męskim towarzystwie. Bardzo dobrze grał w bridge i w ogóle lubił karty. Lubił się umiarkowanie napić, lubił dobrze zjeść, lubił bardzo kosztownie, zbytkownie mieszkać. To ostatnio o tyle zrozumiałe, że wywodził się przecież z biednej rodziny. Ojciec był kamieniarzem, miał taki malutki warsztacik na kamionku, ale w domu się nie przelewało. I ten taki synonim mieszczańskiego zbytku, wielkie, potężne meble, to zawsze Dmowskiemu przemawiał do przekonania. Lubił się bardzo dobrze, kunsztownie i drogo ubierać. Na to też nie szczędził pieniędzy, a tych pieniędzy miał stosunkowo dużo, bo pamiętajcie państwo, że był tu nie tylko polityk, ale bardzo wzięty pisarz polityczny, którego książki rozchodziły się w szerokich nakładach. Zatem miał środki i potrafił je wykorzystać, potrafił je użyć. I jeszcze jedna niecodzienna strona tego wybitnego polityka. Ostatnio dopiero zresztą odkryta przez jednego z badaczy jego biografii, profesora Tomasza Witucha. Dmowski potrafił pisać nie tylko powieści polityczne, bo to wiemy wszyscy, ale urocze listy, prowadzić uroczą korespondencję ze swoją 7- czy 8-letnią półchrześniaczką. Są to tak miłe, tak sympatyczne teksty, pisane rzekomo w imieniu psa Dmowskiego, że warte do włączenia do antologii dla pierwszej czy drugiej klasy każdej szkoły w Polsce. Nieznane o znanych.